Jeśli masz takie objawy, rak trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki. To znaczy, że przeżywasz biologiczny konflikt o takiej treści. Złość z powodu niesprawiedliwości w podziale dóbr, zadań, spadku, walka o kęs, o sprawiedliwość. Sprawdź, czy nie uczestniczysz w przykładowych sytuacjach życiowych. Zostałeś oszukany przez wspólnika. Albo rodzice niesprawiedliwie podzielili majątek. Twój brat albo siostra dostali większość. Albo wszystko. A może zgodziłeś się, żeby brat dostał od rodziców całe gospodarstwo? Przecież on i tak mieszkał z rodzicami, i tak się nimi opiekował. Kiedyś ci na tym nie zależało, ale teraz, kiedy twoja sytuacja życiowa zmieniła się, przydałyby się te pieniądze z należnej tobie części spadku. A może wykonujesz w pracy zadania za swoją szefową? Nikt o tym nie wie. Ona zarabia więcej, a tobie nie da nawet premii. Może miałeś zaplanowany urlop i to ten urlop został odwołany. A może prowadzisz swoją własną firmę i liczy się dla ciebie każdy klient. Nie możesz pogodzić się z taką sytuacją, kiedy klient wybiera konkurencję. To jest niesprawiedliwe. Ty się tak męczysz, tak się starasz, masz najlepszą jakość. A klient wybiera według ciebie coś gorszego. Pobaw się w detektywa. Znajdź sytuacje, w których właśnie tak odczuwasz. Zakończ je i wyeliminuj. Jeśli nie będzie recydyw konfliktu, to zobaczysz, jak te objawy szybko miną. Podobają ci się nasze filmiki? Daj łapkę i subskrybuj nasz kanał. Chcesz wiedzieć więcej na temat germańskiej medycyny? Na naszej stronie kwantomed.pl w zakładce Sklep są nagrania seminariów oraz spotkań koła. To unikalna wiedza, która pomoże rozwiązać ci twoje biologiczne konflikty.